I zobaczmy, drogie panny, co dla was szykuje październik, czy też co karty chcą pokazać, jaka energia w październiku wam się szykować może. Na samym początku zobaczmy, co Aura Soma karty chcą powiedzieć, a więc dla panien poprosimy kartę, może nie tyle przewodnią, co znak, hasło na ten miesiąc, czy też kolorystyka. Wszystko to, co w niej dostrzeżecie, niech będzie dla was sygnałem, znakiem. Ta się chciała pokazać. Zresztą powiem wam, że dziesiątka już wam też się objawiła gdzieś pod spodem w tym ogólnym przetasowaniu kart tarota, więc może tak być, że gdzieś ten los, czyli ta dycha, będzie dla was wibrować w tym miesiącu bardziej może solidnie. Te karty zostawiamy sobie jeszcze na chwilę samotnie, ale zaraz do niej wrócimy. Karty tarota, co chcą powiedzieć? A więc jaki miesiąc, październik wam się, drogie panny, szykować może? W energiach. Ogólnie, w jakim charakterze ten miesiąc może wam upływać? Jeżeli chodzi o pewne intensywności, możliwości. Co karty chcą powiedzieć? Jaki to październik dla panien może być? I co w tym październiku? Jaki jest potencjał w październiku dla panien? Z jakim potencjałem idzie do was ten miesiąc? Panny i miesiąc październik 2024 roku. Potencjał. Co jest, słuchajcie, wyzwaniem? Albo tak. Co jest wyzwaniem, a więc może tym działaniem, czy systemem kroków, które miałyby was do tego potencjalnego wyniku, czy efektów, być może sukcesu, który gdzieś za tym potencjałem się kryje, prowadzić. A więc zobaczmy, wyzwanie, co powinny panny spełnić, poczynić, zrobić, co jest wyzwaniem, aby im się udało, aby ten miesiąc był spełniony, ale też co jest dla was wyzwaniem tak ogólnie w tym miesiącu? Jaka karta na miłość na miesiąc październik? Karta na miłość dla panien w październiku. Miłość dla panien w październiku i w pracy. Jaka karta na pracę? Panny i karta na pracę. Rada jeszcze. I jeszcze rada. Rada dla panien na miesiąc październik. Fajnie. Już widzę, że fajnie. Karta jeszcze podsumowująca, ale być może też wcale nie musi być ona klamrą tego czytania. Może także być potwierdzeniem. Dlatego ja zawsze wyciągam te karty na początku, bo być może także ma to wpływ. Inaczej, dla mnie jest to jakąś taką dodatkowym potwierdzeniem tego czytania, które jest dla mnie także niewiadomą, bo ja nie znam tych kart przed wami. Ja teraz dopiero tasuję, widzę, odkrywam i wszystko jest niemalże na żywo. A więc jaka karta dla panien na miesiąc październik? Miesiąc październik 2024 i panny. Ja wam muszę wyciągnąć, bo nie chcę się wyciągnąć sama. No to zostawiamy sobie. No dobrze. Więc tak. Oczywiście nie ogarnę całego kadru, ale tym się nie przejmujmy. Będę wam pokazywać te karty. Na samym początku zaczniemy od karty Aury Somy. A z informacją na ten miesiąc dla was jest już wspomniana dycha, a więc to, co jest być może trochę takie losowe, czy też no właśnie zależne od zmian, bądź będące następstwem czegoś, co jest zmianą. Taka karta losu gdzieś, czyli to, co może przepłynąć, to, co się może pokazać dodatkowo, to, co może mieć oddziaływanie,
takie gdzieś też nieprzypadkowe, nielosowe, zapisane gdzieś może w waszym scenariuszu. Karta odnosi się do tego, że jest bardzo naturalna, zielenią przykuwa także uwagę, tak odpręża, a więc być może też miesiąc chce was nakłonić do tego, co jest większym odpoczynkiem, większym spokojem i karta sugeruje, aby iść przytulić drzewo. A jednocześnie powiedzieć sobie, że dajesz sobie, droga panno, przestrzeń na nowy początek w moim życiu. No albo jest to jakaś zapowiedź tego, co w tym miesiącu ma do was przyjść i będzie to właśnie coś nowego. Mogą się takie rzeczy dla was dziać, ponieważ pokazuje się wam pod spodem trójka buław. A więc nowe horyzonty, nowa być może inicjatywa, odwaga, jakieś wizje i marzenia do spełnienia. Więc miesiąc też perspektywicznych oczekiwań, myślenia takiego może bardziej odważnego. Może są wśród was te panny, które także myślą o wyjeździe czy o podróży. Ale ta karta, pamiętajcie, jest tylko tłem czytania, więc to może wam i powodować. A więc to są rzeczy, które mogą was tutaj sprowadzać do tego horoskopu, dlaczego tu zaglądacie. Więc może są wśród was osoby, które szukają możliwości wyjazdu, kontaktu, natchnienia, jakiejś takiej, no wiecie, impulsu, żeby coś zrobić inaczej. Albo właśnie szukacie no, takiej możliwości emocjonalnego spełnienia, związanego także z kimś lub z czymś ukazanym tu w kartach akurat jako no jakiś odległy ląd, czy jakaś zagranica chociażby. A więc praca uczucia, no takie wiecie, apetyty na coś bardziej okazałego. Ale może są tu też osoby, które właśnie idą w nową drogę, może które mają już nową wizję, które mają jakiś pomysł na siebie i bez względu na to, jak przeszłość was hamowała, czy was powstrzymywała, wy nie powstrzymujecie siebie, ale też nie do końca jesteście być może chętni do tego, żeby podejmować się ryzyka. Raczej cieszyć się, karmić, napawać tym, co jakąś wizją czegoś jest. Miesiąc dla was październik, a więc miesiąc październik dla panien, co jest potencjałem? No właśnie. Co jest dla was, co w pracy? Dobrze powiedziałam, w pracy czy w uczuciach? Nie, w uczuciach. I w pracy. No ładnie. Co jest wyzwaniem? Zobaczmy. No dobrze, no więc słuchajcie. W miesiącu październiku księżyc. Dużo tego księżyca, bo i w potencjale też on się tutaj gdzieś pokazuje. Są tutaj, widzicie, dużo pełni pewnego rodzaju, tak w morze. Pełnych odpowiedzialności słów, czy pełnych odpowiedzialności decyzji, bo też tak może być. Czy też takich decyzji, które nie do końca są jasne, jawne, albo takie oczywiste. A więc jak wiecie, no jest to... Księżyc jest akcentem dużej intuicji, dużej wrażliwości, kobiecości także, a więc dużo tu kobiecości może być, dużo także może być spraw związanych z pewnymi fazami, zmianami, tym także, co reguluje, pamiętajcie, ukryte, niekiedy tajemnicze kwestie. A więc miesiąc być może zachęca, żeby być trochę powściągliwym, może trochę uważnym, czy też takim w zaufaniu do tego, co się dzieje, czy jak to ma wyglądać, bardziej ostrożnym z pewnością. Bo tu mogą się wkradać pewnego rodzaju lęki, przerysowane obawy, pewne sprawy mogą się domagać no, jakiegoś takiego wyjaśnienia, czy chociażby uczucia w tym miesiącu mogą być no, takie właśnie gdzieś nawet, bym powiedziała, niespokojne. A więc tutaj na to może musicie uważać. Jednak pamiętajcie, że to będzie też czas bardzo dobrej waszej intuicji, bardzo też dobrego takiego wyczucia i przeczuwania i odczuwania na różnych płaszczyznach, w różnych także aspektów. No i takiego poświęcenia się temu, co jest rozwojem osobistym czy refleksją. A więc może te sytuacje, czy ten miesiąc ogólnie w tych sytuacjach, które będzie wam gdzieś może kamuflował, będzie także pokazywał, czy uczuł was tego, albo inaczej rozwijał wasze potencjały o to, co jeszcze wam jest potrzebne. Potencjał tego miesiąca, słuchajcie, to wyjazd, to przeprawa, to jakaś podróż, która, no jak ten Rydwan, no, ma być skuteczna, ma być piękna, ma być dynamiczna. To także, pamiętajcie, kariera, a więc tutaj potencjałem dla was jest to, co tym rozwojem jest. Potencjałem miesiąca macie także kontrolę, trakcję, jak ja to zawsze mówię, pokonywania tego, co trudem, oporem, jakąś taką może też barykadą czy przeszkodą jest. A więc tutaj potencjałem jest dla was również być może dobrze skorelowana współpraca, która z tym gdzieś widzicie biały, czarny koń poda wam pomocną dłoń w chwili, w której być może będziecie potrzebowali sami wsparcia. A więc
Taka gdzieś tutaj kooperatywa mi się też pokazuje, tak gdzieś też współpraca, no ale przede wszystkim duża, duża, duża determinacja i duża być może inicjatywa do tego, by mi się chciało lub żebym wiedział dokąd. Tutaj takie są ukryte tematy. A więc gdzieś ten cel może, gdzieś ten cel, czy ta taka gdzieś wybrana, konkretna droga, co chcę, gdzie chcę, jak, w jaki sposób. No i czy aby na pewno teraz, czy ten czas sprzyja, czy ja wszystko wiem, czy ja wszystko widzę, co jest dla mnie ważne, aby dostrzec. Takie tutaj dla Was się pokazują energie. W miłości macie jakiegoś cesarza, więc albo będziecie mieć do czynienia z kimś, kto tym cesarzem jest, albo macie tutaj do czynienia z własną osobą, która, no właśnie, dyktuje warunki, ustanawia pewne zasady gry, czy też być może chroni swoje gdzieś cesarstwo przed tymi, którzy, czy przed tym, co gdzieś być może takie właśnie zakamuflowane, czy nie do końca otwarte, jawne, tajemnicze. No i tutaj takie się mogą pokazywać trochę dominacje, albo możecie tutaj po prostu także być sami trochę tak dozbrojeni w to, co takim gdzieś autorytarnym, krótko trzymającym, wiecie, na wodzy właśnie emocje czy tajemnice niekiedy także cesarzem w was samych się aktywować może. Zatem tu w tym miesiącu możecie, drogie panny, mieć taką gdzieś no, bardzo dużą decyzyjną nutę. Może też sytuacje będą wymagały od was zajęcia takiego stanowiska, ale może też będziecie same się do tego ogarnąć i nikt nie będzie was szczególnie do tego zachęcać musiał. Tyleż tylko, czy to nie jest zbyt popędliwe. Tutaj musicie sobie na to odpowiedzieć, bo ten miesiąc może gnać i pchać i to jest też potencjał tych szybkości, tych rozwijanych, wiecie, kierunków, tych możliwości, wielu dróg pojawiania się tego, co jest na przykład nowym czy dodatkowym planem, chociażby, którego nie brałyście pod uwagę, albo który się właśnie gdzieś skrył i być może będzie chciał właśnie w miesiącu październiku gdzieś pokazać się na horyzoncie jako pewnego rodzaju możliwość, czy jako pewnego rodzaju no, zaskoczenie, czy jakieś zjawisko. Wasza praca z kolei pokazuje się w ujęciu królowej denarów. A więc tutaj powiedziałabym, że macie bardzo dobrą kartę. Jeszcze w tym potencjale pracowym macie szansę naprawdę na wiele. W królowej denarów czas pracy pokazuje się obficie, pokazuje się, widzicie, tak bardzo, bardzo, bardzo perspektywicznie. A więc będziecie tutaj mieć tendencję do tego, co jest dbaniem o finanse, będziecie trzymać rękę na pulsie, będziecie też się czuć bardzo dobrze lub tak dostojnie, wygodnie, praktycznie. No, w zależności od tego, jaką sytuacją dysponujecie, co jest gdzieś waszym scenariuszem. Ale jaki on by nie był, to pokazuje się, że macie tutaj bardzo fajną kartę taką do decydowania także za siebie, za może innych, do rozwoju także osobistego, do tego wszystkiego, co także jest z wami kompatybilne i z wami spójne, takie naturalne, niewymuszone, w żaden sposób nie stanowi dla was takiego jakiegoś ciała obcego. Jest wasze. A więc albo będziecie do tego dążyć i za tym bardzo mocno i emocjonalnie, ale także realnie, faktycznie do tego zmierzać, dążyć, już się tam kierować, czy też zabezpieczać pewne procesy. No, albo będziecie mieć do czynienia też z ludźmi, którzy taką postawą się charakteryzują. Ale tak w całokształcie pamiętajcie, że to jest czas obfity, stabilny, takie też pragmatyczne czy praktyczne, ale i bardzo, tak jak powiedziałam, naturalne, niewymuszone, wam spójne, z wami bardzo dobrze współgrające podejście może was tutaj charakteryzować. Dla niektórych także no, taka gdzieś nuta, mam wrażenie przy tych kartach pójścia jeszcze dalej o krok gdzieś, a więc możecie dostać jakiś awans, możecie dostać jakąś fajną ofertę, może wam się tutaj naprawdę dobrze dziać, a więc bardzo ładny, bardzo piękny to miesiąc. Gdzieś w tej nucie widzicie tego serducha utrzymany, a więc być może także wibrujcie z tym, co tym kolorem zielonym jest, aby przyciągać tylko to, co wasze, tylko to, co was raduje, to, co wam daje zdrowie. Taka tutaj energia października. Rada za chwilę, ale jeszcze macie, słuchajcie, kartę wyzwanie. No i ona jest chyba taka najbardziej trudna, muszę przyznać. Bo pokazuje się, słuchajcie, no walka. Walka wewnętrzna, walka zewnętrzna, jakaś konieczność pokonania przeciwności. Wyzwaniem dla was może być to, co jest
logiczne, co jest zasadne. Aby gdzieś ten miesiąc w tych energiach także pokierować w stronę tego, co może mniej konfliktowe, żeby także pokierować ten miesiąc w stronę tego, co rozpoznawcze, co daje Wam jakieś rozeznanie, co być może także pokazuje Wam tych, którzy no nie do końca są z Wami, albo którzy stanowią dla Was takie faktyczne wsparcie, czy chociażby, no właśnie, wpływają na to, że droga nie jest łatwiejsza, a bywa tajemniczo gdzieś, słuchajcie, trudna. To taki gdzieś może mniej optymistyczny akcent, ale wyzwaniem dla Was jest to, żeby się pozbyć poczucia czy straty, czy jakiegoś poczucia takiego też nieukontentowania, braku satysfakcji, wejścia w takie energie może szarpania się gdzieś, czy też analizy ciągłej, albo takiej rozkminy. Dlatego to wyzwanie może być gdzieś także tutaj trochę trudniejsze do pokonania w tym miesiącu ze względu na ten księżyc, a więc też ten miesiąc może Wam tego po prostu nie ułatwiać. Rada dla Was na ten miesiąc jeszcze. No i zobaczcie. Umiarkowanie. A więc działaj z tym miesiącem zgodnie, tak jak on Ci wytycza rytm, tak jak on Tobą kieruje, tak jak on pozwala Ci na to, żebyś pewne rzeczy przyspieszała, inne może trochę bardziej, innym się być może trochę bardziej poddała w procesach tych, które wskazują na no, jakieś wyhamowanie, czy chwilowe być może przystoje, albo takie no, żadne wow, czy żadne wowowi. Nie przejmuj się tym. Miesiąc mówi też zachowaj powściągliwość, więc bądź powściągliwa. Czy z planami, czy z wizjami, czy z tym, co chciałabyś lub mogłabyś już natychmiast, a co być może za chwilę się okaże. A więc tutaj taka gdzieś skromność mi się też pokazuje, także nie pokazywanie być może wszystkiego od razu, bo jest to przede wszystkim energia też cierpliwości i tego balansu. A więc tutaj jesteś zachęcana do takich rozwiązań, kroków, działania, wypatrywania, inicjowania i narzędzi, które temu służą, w sposób zawsze znalezienia tego, co jest takim może kompromisem, złotym środkiem, ale w poczuciu wewnętrznego spokoju. On się tutaj dosyć mocno pokazuje, a więc wszystko to, co będziesz czynić, to wszystko, co będziesz no, manifestować w tym miesiącu, czy to, co będzie się manifestować wokół Ciebie. Ważne, aby nie płynęło skądś inąd, czy też nie było czymś, co nie jest Twoje, jeżeli oczywiście chcesz zachować siebie w tym, co planem następnym, krokiem kolejnym dla Ciebie jest. A tym samym sukcesem być może jakichś zmian. I jaka karta jeszcze podsumowująca? Zobaczmy, co Wam się tutaj pokazało. No i słuchajcie, ja nie wiem, te karty u mnie zawsze pokazują spójność. Dla mnie to jest bardzo ważny sygnał, że ta karta, tak jak mówię, ona współgra z kartami Tarota. I tu nie ma przypadków. A karta mówi do Ciebie, rób co kochasz. Co Cię uszczęśliwia? Takie masz pytanie, droga Panno, na ten miesiąc. W tym miesiącu może, zwróć szczególną uwagę na swój wewnętrzny spokój, i zadecyduj o tym, co daje Ci spokój Twojej duszy, czy też sens Twojej duszy, może tak. Albo sprawia, że ta dusza Twoja jest wypełniona spokojem, szczęściem, tym wszystkim, co ją opromienia. Takie macie zadanie na ten miesiąc. A więc w telegraficznym skrócie powiedziałabym, bądź Panno szczera, działaj też, czy też naciskaj na to, co jest szczerością w tym miesiącu. Bez względu na to, o co chodzić może, czy o finanse, czy o kwestie codzienne i rutynowe, po prostu chcąc iść do przodu, działaj na zdrowych, wyważonych, zwłaszcza ze sobą kompatybilnych, a nie skłóconych zasadach. Taka energia dla Was. Róbcie, co kochacie i kochajcie to, co robicie. To, gdzie jesteście. To, kim się stajecie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Pamiętajcie aktywności. Uściski, buziaki, ślepa.